Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus opowiedział uczniom przypowieść. Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela, lecz każdy dopiero w pełni wykształcony będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Jak możesz mówić swemu bratu: bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku, gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka swego brata. Z upodobaniem przyglądamy się innym ludziom, a to upodobanie jest tym większe, im więcej uda nam się zlokalizować niedoskonałości grzechów u swoich bliźnich. Czasem powodem takiego zachowania jest obawa, strach przed tym, żeby inni nie dostrzegali zła we mnie. Każdy, kto trwa w jakimś nałogu, próbuje od siebie odwrócić uwagę, wskazując na grzechy innych, wytykając je nieustannie. Najczęściej jednak to drugi człowiek jest lustrem dla nas samych. Widzimy błędy i grzechy własne w życiu innych ludzi. Najbardziej w drugim człowieku przeszkadza nam właśnie to, co jest naszym największym problemem. Ludzie święci są ślepi na grzechy innych ludzi, bo zajmuje im czas walka z własnymi niedoskonałościami, usuwanie własnej belki z własnego oka, a nie cudzego. Ludzie grzeszni lubują się w grzechach cudzych, licząc na to, że nikt nie zauważy ich własnych. Zacznijmy oczyszczać świat z brudu grzechu od własnego życia. Oko czyste nie tylko, że widzi lepiej, głębiej, doskonalej, ale bazując na własnym doświadczeniu, wie również, jak pomóc innym. Obraz świata widziany okiem zdrowym jest inny niż ten oszpecony własnym zanieczyszczeniem. Uwolnijmy zatem świat od nieczystości, brudu, zła, zaczynając od własnego życia, a zobaczymy, że odmieni się nie tylko nasze życie, ale również życie innych ludzi.